O kurde, co on robi? I teraz tamten ma awka. O co tu chodzi? I wyszedł. Ten mecz na brązie to jest największe dziwactwo na świecie. I teraz ten wali samobuja. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj myślę, że to nie jest zaskoczeniem, ale zagramy sobie z Karabem. No generalnie chyba zawsze jak jest głosowanie, które auto wybrać, to ten taki mały jajowaty wóz zwycięży. No, ale mniejsza z tym. Przechodzimy do gierek, żeby dzisiaj troszeczkę awansować. Mamy rangę na start Bronze 2 Dywizję 4. Myślę, że dzisiaj zrobię taki bardziej speedrunning, żeby wbić przynajmniej tego Silvera. No dobra, pierwsze spotkanie to i też kilka szybkich tematów na start. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie będzie za głośno słychać klawiatury. Ruszaj się, ty gnomie. Mam nadzieję, że nie będzie... No, jedź, typie. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie za głośno słychać klawiatury, bo teraz już gram na... nie na laptopie i mam klawiaturę mechaniczną, która jest znacznie głośniejsza. Dostałem wpierdziel na start, ale mniejsza z tym. Może to nie będzie aż tak bardzo słychać, może to nie będzie wam przynajmniej przeszkadzało. Taką mam przynajmniej nadzieję. I też kolejna kwestia jest taka, że tutaj nokautujemy przeciwników już pierwszą bramką. No ale dobra, już na poważnie to oczywiście proponujcie, jaki samochód wybrać na następny odcinek. I też generalnie możecie dać znać, czy chcecie jakiegoś twórcy, jakiegoś youtubera, żebym zaprosił już do następnego filmu, który ma po prostu około Silvera. Nie wiem, pewnie to by był ktoś, kto nigdy nie grał w Rocketa. Tutaj tracimy bramkę po jakże dobrej kontrze. Killa Phila. No ale w każdym razie może być ciężko, ale... nie zaszkodzi spróbować ściągnąć jakiegoś twórcy, którego wy byście chcieli zobaczyć na odcinku. Kolejna rzecz jest też taka, że niektórzy pisali, że nie mogę robić podwójnego podskoku. Otóż mogę, po prostu nie mogę robić flipów, a to nie jest zakazane, żebym sobie podskoczył podwójnie. Także tutaj też takie małe sprostowanie i co? I trzeba spuścić w pierdziel przeciwnikom. O-o. Dobra, żyjemy. Marco, football. W ogóle, czemu gramy na bramkarzy? I zarówno nasza drużyna, jak i tamta... chyba z bramkarzem grają. Kurde, jakaś FIFA prawdziwa. Nie no, ale naprawdę, jakieś dzisiaj tutaj rotacja. Chyba jakiś ostatnio poradnik do rotacji ktoś nagrał, typu stój w bramce challenge. Dobra, mamy jednego gracza. Teraz mi podpierdzieli piłkę. Tak jest. To jest team play. O nie, i mamy awka w teamie. Zaraz się to tak skończy, że będę mógł używać... A, bo to już kolejna kwestia jest taka, że was zapytałem, co zrobić w przypadku posiadania awka w teamie. No i zdecydowanie... no, nie wiem, czy ktokolwiek pisał inaczej, ale daliście znać po prostu, że jeżeli mam awka w teamie, to mogę odblokować rzeczy ze wyższego poziomu. I tak samo ktoś zaproponował, że jeżeli jedna osoba ze przeciwnej drużyny wyjdzie, to w takiej sytuacji mogę robić na przykład... rzeczy z niższego poziomu. Akurat jest to na brandzie, to nie ma niższego poziomu, ale tak przyszłościowo. A teraz gramy 1 na 2, więc już sobie odblokuję flipy. Kolejny raz w ogóle nasz teammate wyszedł przy randomowym wyniku. Ciekawe, co w ogóle jest tego powodem. Czy oni nie ogarniają, że grają rankeda? Czy o co chodzi? Czy ja nie gram rankeda? Nie, no gram rankeda. Kurde, nie mam zbindowanego boosta, żeby sobie nie klikać przypadkiem i teraz nie mogę go używać teoretycznie w sytuacji, w której bym odblokował. Przez to, że gram sam na dwóch, ale może przeżyjemy. To będzie gol, tak jest, mamy bramkę, wiecie co, na wszelki wypadek. A zresztą, dopóki wygrywamy, to nie będę bindował tego boosta. Okej, z tego może być zaraz gol, chyba że nie trafię. Ale i tak z tego chyba będzie bramka, tak jest dokładnie. Wybijamy do boku i chyba już mecz będzie wygrany. Tak jest, pierwszy mecz wygrany, ale nie bez problemów, bo tutaj nas opuści teammate. Zresztą tak naprawdę to nam daje większą przewagę, bo za dużo on nie wnosi do gry, a tak to przynajmniej odblokowałem sobie dodatkowe zagrania i wbijamy rank brąz 3. Dywizja druga od razu. No i drugie spotkanie, Vic i Dion w enemy. Jaki potężny tutaj kick-off mojego teammate'a. Dobra. Myślę, że to trzeba wykończyć. Po takim wznowieniu to strach by było tego nie wykończyć, nie wykorzystać. O kurde, ale strategicznie podeszliśmy do tego wznowienia. Tutaj teammate stwierdził, że nas wykopie, żebyśmy przypadkiem za szybko nie strzelili drugiej bramki, bo to by było chyba nie fair play. Może na brązach jest zasada, że jeżeli ktoś zepsuje kick-offa, to się nie strzela? Nie wiem, nie wiem, ale i tak ładujemy drugą bramkę. O kurde, dlaczego ja mu zaufałem? Tak dobrze mu szło na wcześniejszym wznowieniu, że teraz stwierdziłem, że sobie po prostu będę followował normalnie, ale to jednak nie zawsze wychodzi. Proszę, zdążymy? Dobra, jajce, nie zdążymy. Dawaj, teammate. O nie! Przez przypadek zrobiłem flipa. Nie chciałem, przepraszam, naprawdę. Ja nie wiem, dlaczego to się stało, ale nie chciałem zrobić flipa. Zresztą, jakbym nie zrobił, to i tak byłby gol, więc...
Ja sobie wybaczyłem w tej chwili. Dobra. Podwójny podskok, może coś się stanie. Pinczowanie bez rola to może nie mieć dobrych tutaj skutków, ale w sumie zaraz może mieć dobre skutki. Dokładnie, tutaj perfekcyjny dribbling. Ale tu driblujemy i jeszcze doskonały unik teammate'a, żeby strzelił bramkę. Nie no, to była taka koordynacja niesamowita. Zobaczmy to jeszcze raz. By nas kopnął, ja podskoczyłem dzięki temu, mógł uderzyć w piłkę, nie bawiąc się w uniki czy coś takiego. I teammate strzela bramę kolejną. Nie no, to jest jakiś mistrzunio. Dobra, chyba tutaj już nie mają szans, bo ze wznowienia schadow ładuje. No i się poddali. No i dobra, kolejni przeciwnicy. Ja tutaj może zaufam, że mamy kolejnego awka. A propos tych awków, to możliwe, że w końcu będzie mógł być widz w odcinku. Ciężko generalnie znaleźć brąza do nagrywek, aczkolwiek jeden się już mniej więcej zgłosi, tylko nie wiem, czy będzie miał czas za chwilę. Ale tutaj tak czy inaczej strzelamy pierwszą bramkę. Na późniejszych rangach myślę, że regularnie przynajmniej... O kurde, co on robi? Nie wierzę, że się przestał, zaczął się ruszać i walnął samobuja. No zaraz nie wyrobię. Nie no, niech on będzie awkiem z powrotem, bo zaraz nie wiem, co mu zrobię. Niesamowite, przestał być awkiem i strzelił samobuja w przeciągu 3 sekund. Niech on mi się lepiej nie pokazuje, dajcie już tych widzów. Dobra, strzelamy bramkę na 2 do 1. Ja nie wiem, czy on chce trollować, czy o co chodzi, ale teraz znowu się chyba zupełnie nie ruszał. Gdzie scroll? A właśnie, stał w miejscu i sobie tylko podskoczył. Bo to jest bardzo podejrzane, że był cały czas AFK. Albo jest upośledzony, nie wiem, gra na telewizorze, na pilocie od telewizora. Czy co z nim jest nie tak, ale że załadował samobuja w pierwsze 3 sekundy gry, to jest naprawdę grubym graczem, jak widać. Nie wiem, ale to jest niesamowite, jak on sobie świetnie tutaj radzi. Kurde, ja się go boję, że on będzie ładował na moją bramę. Gość, nie wierzy na niego, on serio jeździ, jakby nawet nie patrzył na ekran. Tak jakby grał na ślepo. W sumie to jest możliwe. Też kiedyś próbowałem grać na ślepo, ale jest ciężko. O, przez przypadek flip, ale to też już zrobiłem, jak się nic nie stało. Generalnie chciałem zrobić po prostu drugi podskok. Mi się palec omknął na klawiaturze jeszcze. Dobra, strasznie dziwny jest ten gostek. Naprawdę, i teraz tamten ma awka. O co tu chodzi? I wyszedł. Ten mecz na brązie to jest największe dziwactwo na świecie. I teraz ten wali samobuja. Co to ma być w ogóle? Tu się nie da grać. Nie, no ta akcja to była... Ja nie wiem, tu się wszystko wydarzyło. Nasz był AFK, potem wrócił i strzelił samobuja w przeciągu 3 sekund. Tamten poszedł AFK, wywaliło go i ten ziomek strzelił samobuja. I gra dalej. Nie, no to jest jakieś mistrzostwo. Jeszcze teraz wybijamy piłkę. Może to będzie nawet bramka. Nie, no to będzie bramka. Niebywałe. Co tu się dzieje w ogóle? To jest stan umysłu. Nie, no to nawet nie jest stan umysłu. To jakiś, nie wiem. Ale tamten się zdecydował poddać, stwierdził, że nie będzie grał z takimi nubami fenebi. No i na szczęście mamy zwycięstwo. Okej, kolejne spotkanie. Myślę, że tutaj już tak grubo nie ma szans, że będzie. Jak w poprzednim meczu, bo tamto naprawdę nie mam pojęcia, co to się stało. Zbliżamy się do Silvera i to chyba te takie magiczne moce już się przyciągają. Ale mam nadzieję, że wygramy i tyle. Dobra, jadę tym jajkiem tyłem. W sumie bez różnicy. Dobra, jedziemy, proszę, zdążę. I jeszcze dostaliśmy boosta od teammate'a, tym razem go nie przeskoczyłem. Pięknie nas tutaj doprawił. Dobra, dobre wznowienie naszego kompana. I strzelamy opena. Nawet nie zrobiłem flipa wyjątkowo. Chciałem znowu kliknąć drugi raz podskok, ale ja nie jestem przyzwyczajony do puszczania WASD, jak jadę do przodu. I przez to wychodzą mi flipy. Bo na kontrolerze generalnie jak gracie, to możecie trzymać gaz i wtedy nie zrobicie i tak flipa. A tutaj trzeba puścić, bo to są te same przyciski odpowiedzialne za flipa i za jazdę do przodu. Dlatego czasami mi się może zdarzyć flip jeszcze. Ale tutaj piękny pinch z teammate'em. Myślę, że tego nie ma szans obronić. To było zbyt potężne. I jeszcze tutaj fake na zakończenie. Co tu się wyrabia? O nie, jaka bomba! Co to było? Jaki przypadek chyba? Michael Bay Mixer. Niesamowite, jak to zasadził. 87 na godzinę. To chyba życiówka. Na pełnym rozpędzie trafił w bramę. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. O, ale nas tutaj popędził po środku, kurczę. Dobra, nie zrobiłem flipa i strzelamy bramkę. Jak ja się skupić musiałem, żeby znaleźć potem klawisze na klawiaturze. Po tym jak podniosłem rękę z W, nie wiem, nie jestem przyzwyczajony. Bang, bumerek. Chyba to będzie gol. Tak mi się wydaje, albo dobitka.
O tak, niedobrany. O nie, nasz ma awka teraz. A dobra, jednak nie ma, tylko chwilowo coś to musiał odpisać na zajęciach, bo wyjątkowo nagrywam też w godzinach szkolnych. Jak się już ferie skończyły? Może obronimy? Ale tutaj niesamowita interwencja. Podwójny podskok. Ała, ale bumpik. I opening dla naszego, pięknie wykorzystany, nie do obrony. Nie, znowu ma awka na wznowieniu, chyba zdecydowanie jakieś tutaj spytanie z przyrki czy czegoś. I tutaj kolejny samobój w serii. Chyba powinniśmy wprowadzić jakiś licznik w komentarzach. Czy ktoś zliczy, ile samobojów już padło podczas... Gdzie to jest właściwie drugi odcinek? Połowa drugiego odcinka, już tyle tutaj swojaków. No i dobra, tutaj generalnie przeciwnicy bardzo nie chcieli się poddać, więc trochę to zajęło. Ale chyba wam wytnę te takie momenty, co już była nuda. Okej, to powinna być bramka, dokładnie 1-0 w kolejnym spotkaniu. Ej, w ogóle gramy na drużynę, która ma w składzie zwycięzcy turnieja na złocie i generalnie malowanie z brąza ze sezonu pierwszego, więc tutaj jakieś weterani. Ale fliczek, ładny. I tutaj strzał, nie no, to może być ciężko. Naprawdę, tutaj już coś więcej prezentuje, nie podoba mi się to. Nie, no proszę was, co to ma być? To są jakieś brązobusty. Lamborghini, zwycięzca sezonu... Nie no, to było niesamowite. Tak brązy nie grają, coś mi tutaj śmierdzi. Ten Ohio to jest jakiś smurfinio. Nie podoba mi się to. Trzeba... Nie wiem co zrobić w przypadku, kiedy gramy na oczywistego smurfa. Ale może jeszcze sprawdzimy jego umiejętności, ale naprawdę nie podoba mi się to, co on tutaj wyprawia. Nie, no i tracimy kolejną bramkę. Ten mecz czuję, że będzie przegrany. Albo nie będzie przegrany, bo się postanowili poddać. Widzę, że chcą po prostu wbić najniższą rangę w grze poprzez czekanie do momentu, aż się mogą poddać, czyli 3:30 i dają forfajta. Także robi dokładnie to samo, co ja robiłem przed startem tej serii, żeby wbić brąza 1. No i dobra, kolejne spotkanie. Dzisiaj już było tyle zwrotów akcji, że naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Ale były już smurfy, które zbijają sobie rangę niżej. Byli ludzie, co awczą, byli ludzie, co walą samobuje na potęgę. Byli ludzie, co wychodzą. Wszystko się dzisiaj zdarzyło, to jest jakiś złoty odcinek. I jeszcze teraz mamy teammate'a, który nas będzie kierował. Tego mi brakowało do uzupełnienia filmu. I jeszcze tylko widzę trafić w enemy, który będzie umiał używać czatu i się przywita. To już w ogóle by było niesamowite wydarzenie. A! No i dobra, dostaliśmy strategicznego bumpa. No, powiem tak, ładnie nas wyczyścił, zdecydowanie było to jedno z lepszych pullshotów. Nasze auto wygląda jak piłka, więc oczywiście rozumiem, że mógł się pomylić. Ale tutaj będzie trzeba zaraz wykończyć bramką. Chyba, że nie trafię. Albo on trafi, on to dobije, to jest tu kruk. Dobra, piękne podanie do tu kruka, który to wykończy. Albo ten nam postanowi podać, a ja tego nie strzelę. Edek, skup się, dobra, idealne podanie do tu kruka, który nam odgrywa, passplay na brązie. I teraz jeszcze dośrodkowanie i wybicie, ludzie pomylili strony. Może nie wiem, może przez to, że mają drużynę, to im się mapa pozmieniała, albo pobrali bakes moda. Nie wiedzą, do której drużyny należą, bo czarne auto. Ale bangierek pod poprzeczkę myślę, że załatwi sprawę. Nie no, ten to się tak bardzo rozegrał, że nawet quick chatu już używa. Na wznowieniu pisze nam, żebyśmy strzelali. Tu kruk to jakiś młody bóg. Roketa. Zobaczycie, za kilka sezonów w drodze do SSL-a go trafimy już co najmniej w Grand Championie. Tu kruk, zapamiętajcie ten nick. Oj, teraz jeden z enemy się nie rusza, ja postaram się nie wziąć piłki na dach przez przypadek. Chyba będzie zaraz poddanie się przeciwników. No i dobra, poddali się, ale jest tylko jedna rzecz, której brakowało w dzisiejszym odcinku. I wy chyba już to wiecie. Meczu z widzem! Otóż tak, zaraz to się stanie. I mamy go! Nasz nowy teammate! Jest to użytkownik hnspingwin.pl. Także mamy pierwszego teammate'a w serii, tutaj brawa w komentarzach. No i dobra, zobaczymy, czy widz nas wykieruje do Silvera. Tak myślę, żeby z dwa mecze na odcinek grać z jednym widzem. Nie wiem, czy potem będzie się pojawiał na przykład dwóch widzów na odcinek, czy będziemy się trzymali jednego. O nie! Co ja widzę? Czy hnspingwin nie ma żadnej rangi, czy ma jakiegoś potężnego golda? Nie wiem jak to interpretować, mam nadzieję, że nie ma rangi, bo jak ma golda, to tutaj jesteśmy oszukani. Ale to będzie trzeba na pewno zweryfikować, ale obstawiam, że po prostu nie ma żadnej rangi, bo na start sezonu, w sensie na start na nowym koncie, każdemu daje właśnie tyle MMR-ów, a my nie trafiamy UPN-a. Co tu się dzieje? Dobra,
Nie! Co tu się dzieje? Naprawdę, nie wiem teraz. Pingwin, ale tutaj dobitka. Ale już się wylałem dobre kilka razy w przeciągu 30 sekund w tym spotkaniu. Okej. Nie no, zaraz musi z tego paść bramka. Szanujmy się. I tak, pingwin nie ma! O kurde! Jakie emocje w ogóle tutaj się dzieją? Niespodziewane. No problem? Tak, nic się nie stało. Dobra, znalazłem, gdzie to jest na czacie. Także tutaj jest naprawdę progres. Dajesz pingwin, wrzutka, na pełnej. Ale tutaj ładnie stosunkowo wybił i nie spodziewałem się. I trzeba się cofać na pełnej znowu. O nie, ta piłka jest bardzo niebezpieczna. Ale nie wiem, dlaczego w ogóle podleciałem w momencie, kiedy nie mogę używać boosta, nic to. Może nie będę wjeżdżał na tę bramkę. Piękny fake pingwina. Aż się daliśmy nabrać, prawdę mówiąc. Ale zaraz czuję, że będzie wylew kolejny. Co to jest za spotkanie? Dobra, dośrodkowanie i przez przypadek znowu nie puściłem W. Co ja robię? Niewiarygodne. Cheatuję, ale gramy na poziomie chyba już Silvera ponad, więc... Nie no, dobra, koniec tych wymówek. Po prostu misklik. Dobra, czyżby ze wznowienia miało zaraz siąść? Nie, tym razem ładnie obronił i pingwin dobija nad poprzeczką. O kurcze, nie, proszę, nie kontratak, tylko nie to. Nie mogę się szybciej cofać. Dobra, pingwin ładnie tutaj przyspieszył. I ma opena. Czy to wykorzysta? Tak jest! Kierowanko! Edka do Silvera. Dobre podanie, ja spróbuję to w ten sposób kopnąć. I... nie wiem, pingwin? O kurcze, nie tym razem. Ale dam radę wybić, dobra, udało się. Oj, tracimy bramkę. Solidny strzał przeciwnika. Ale nie no, nie do obrony. Zdecydowanie tutaj rozszarpaliśmy defensywę przeciwników. Przebłysk geniuszu tego młodego skaraba. Dobra, jolo. Ach, pojedynczy podskok. Nie tym razem. Pinch jednak nie siada w takich sytuacjach. Okej, okay, kopnięcie pingwinem i może to wejdzie, to będzie bramka. Tego brakowało, nie wiem jak to w ogóle określić, nazwijmy to bilardzista Edek. I doskonała piłka pingwin. I poddali się przeciwników, tylko tego brakowało, a ja zobaczę czy może jakimś cudem dostaniemy srebro. I wtedy jakbyśmy je mieli to by było niesamowicie. Tak jest, srebro odblokowuje boosta i inne takie triki. Chyba generalnie na myszce gra się z dopalaczem pod lewym klawiszem, więc tak też ustawiam. Mogę legalnie robić więcej rzeczy, także ja jestem bardzo zadowolony. O kurde, drugi mecz, ja generalnie musiałem sobie sprawdzić jeszcze i też odblokowaliśmy zmienianie kamery i boosta przede wszystkim. Nie no, to teraz to będzie niesamowicie. Mamy flipy, mamy boosta, mamy zmienianie kamery, to mamy więcej niż tak naprawdę trzeba. I cybalu, ciekawy nick przeciwnika, ale fajnie, że mogę w końcu boostować i flipować i nikt nie będzie mi pisał co je robię, łamię zasady. Ale też co do tego łamania zasad, to wiem, że tam parę razy czy to użyłem flipa jak nie mogłem, czy to użyłem, o kurde, przez przypadek kopnąłem. Czy to wziąłem piłkę na dach, ale to są takie rzeczy, których nie mogę odbindować, które naprawdę się robi podświadomie, ja na to nie mam wpływu. To jest po prostu już pamięć mięśniowa, że widzę jakąś sytuację, to wykonuję określone zagranie. Także muszę was przeprosić, ale na tego typu rzeczy czasami nie mam wpływu, bo to robię po prostu podświadomie. Nawet nie chcę tego wykonywać, staram się tego nie robić, ale to samo z siebie wychodzi. Jeszcze tylko drifta mi brakuje, o kurde. Jak się... nie mogę robić half-flipa, zresztą nawet bym nie potrafił na klawiaturze. Chociaż mogę przynajmniej zrobić kontratak i to na pełnej prędkości. To już jest gigantyczna przewaga. 1-0. Okej, okay, udało się kopnąć piłkę w powietrzu, w sensie w powietrzu. To było 30 cm nad ziemią, ale wyskoczyłem i trafiłem w piłkę z użyciem boosta. Oh yeah! I demo, pierwsze demo w serii, w sumie zarobione przez przypadek, bo celowałem w piłkę. Oj, przez przypadek naszego kopnąłem. Tego chyba nie ma w regulaminie. O kurczę, ale podbitka beznadziejna, ale pingwin to chyba uratuje. Tak jest, pingwin tutaj ratuje sytuację i strzela gola, jak się pisze nice one. Dobra, napisałem ładny strzał. Ledwo mi się udało znaleźć to coś na klawiaturze, ale jest. O nie, pomyliłem przycisk, klikałem boosta zamiast flipa. Najgorzej, a jeszcze kamera. Kurczę, tyle nowych przycisków doszło, że teraz ja nie ogarniam. O nie, znowu mylę klawisze. Najgorzej. Jeszcze jakiś ziomek poddał się, dlatego chyba nie mogę używać jeszcze przyspieszenia do końca tego spotkania. Ale zwroty akcji.
No i Pingwin tutaj, boomer w zasadzie, boomer, tak to trzeba nazwać, bardzo dobre uderzenie. 96 na godzinę. I kolejny gol Pingwina, tutaj już myślę, że przetniemy mecz do końca. No a zresztą nie będzie co przycinać, bo się poddali. Pingwin nas właściwie wykierował. Zobaczcie, że naprawdę otwierał w spotkaniu. Ciekawe ile ma spotkań do zdobycia rangi, bo tutaj widzimy, że ma zdecydowanie więcej MMR-ów od nas. Przez to niestety my dostajemy mniej punktów za każde spotkanie, ale i tak jest bardzo fajnie. Na zakończenie jeszcze Pingwin pozdrawia Igora, Bartka oraz Krzyśka. Oczywiście też wszystkich tutaj pozdrawiam, no i pokazuję moje statystyki z tego konta, możecie je porównać z tym, co było na zakończenie poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka. I to by było na tyle. Elo, elo.